Witam wszystkich obecnych trenerów i nieobecnych na drugim dniu szkolenia. Dzisiaj mamy przyjemność gościć prawdziwą gwiazdę. Nie przesadzajmy, jak mówią ogrodnicy, ale bardzo mi miło. Powiem tak, jak ja chodziłem na olimpijską na mecze Warty Gdynia albo Lotosu, znaczy nie, wtedy to było Polpharma. Polpharma, no tak, potem tam... To najpierw z ŁKS-em, przyjeżdża taka bardzo wysoka zawodniczka, potem z POFO i to była właśnie pani Ela, która toczyła bardzo zacięte boje z Gosią Dydek. Ja na tej koszykówce się wychowałem i ja jestem w ogóle wielkim fanem Eli, która oprócz tego, że jest bardzo dobrym trenerem, jest też świetnym człowiekiem. Ale wracając już do koszykówki, Ela przedstawi nam tutaj dwa tematy związane z takim mini basketem, naprawdę mini dla dzieciaków. Ela bierze udział w takim szkoleniu fibowskim, w takim programie, który nazywa się... Mini Basketball Convention. Mhm. No i chcieliśmy, żeby Ela tutaj się podzieliła z nami wiedzą, także brawa dla pani trener. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, z największą przyjemnością zawsze. I bardzo bym prosił też o brawa dla naszych małych gwiazd. Brawo dla was, brawo! Chłopcy dla basketu Warszawa. Dzisiaj będą nam tutaj pomagali przy prezentowaniu, także... I będzie mi pomagała Ola. Też brawa dla Oli. Bez... Tak. To jest komfort. Państwo wiedzą, o czym mówię, jak mamy asystenta, drugą osobę. Możemy być oboje trenerami, ale żeby były dwie osoby, to by był wielki komfort. Wracając do tego, mogę już przechwycić? Proszę. Wracając do tego, o czym Maciek zaczął mówić, wiele lat w Polfie, Pabieńce, WK. A tu jest moja przyjaciółka, moja rozgrywająca. Wiecie, kochani, jak ważne na pozycji centra, żeby dostać piłkę, więc z Marzenką właśnie tutaj wiele lat walczyłyśmy i często wygrywałyśmy. Kochani, bardzo dziękuję za to przyjęcie. Mam przyjemność brać udział w takim programie Mini Basketball. Mini Basketball Convention to jest fibowski program i jak gdyby, żeby tak tego nie... za dużej rangi temu, że to jest międzynarodowe, fibowskie, z Kopenhagi i tak dalej, to powiem wam, to jest oczywiste, że jesteśmy trenerami umiejętności. Wszyscy muszą nauczyć dzieci kozłować, rzucać, współpracy i tak dalej. I te wszystkie ćwiczenia, które ja tu przygotowałam, to jest kopia, to jest kalka tego, co zobaczyłam tam. Co z tego przyjmiemy, to okej, co odrzucimy, to okej. To są inne formy trenowania tych samych umiejętności, to są może trochę inne ćwiczenia, ale warto, mówię to o sobie czasami, wesprzeć się czymś innym, bo to odświeża, inne spojrzenie daje. Ten trening będzie trochę wyjątkowy, ponieważ Maciek tu mi wspomniał, że zależy nam na tym, żeby pokazywać na żywych ludziach, a nie te ćwiczenia, a nie mówić tylko o teorii, więc ja będę prowadziła trochę nietypowy trening i będziemy często przerywać po to, żeby omawiać pewne elementy, dobra? Także chłopcy to już zrozumieli. No i na sam początek, proszę Państwa, jeden z mądrych ludzi na tym szkoleniu powiedział, jak już przedstawiono wszystkie jego tytuły, tak jak Maciek to zrobił, to powiedział: moi drodzy, to są bohaterowie, to są aktorzy, stańcie przodem proszę do waszych trenerów, to są aktorzy tego przedstawienia. Jeżeli ktoś myśli inaczej i siebie tutaj na pierwszym miejscu, to już jest błąd i można tak mówić, ale tak naprawdę autentyczność tego, czy tak myślimy, będzie tutaj takim egzaminem. Nawet zrobiono badania i o tym właśnie między innymi na tym szkoleniu. Jeżeli jesteśmy autentyczni, nasza twarz uśmiecha się inaczej. Pojawiają się pewne mimiczne gesty, zmarszczki mimiczne, które przy autentycznym uśmiechu są ewidentne, są widoczne. Jeżeli ktoś się uśmiecha sztucznie, inna jest twarz i dzieci natychmiast to wyczują, inne osoby to wyczują. Więc uwaga, pierwszy test, jeżeli komplementujemy dzieci i jesteśmy dla nich serdeczni i mili, to oni natychmiast to wyczują, rozróżniając nieautentyczne emocje. Więc jeżeli mówię, że jesteście dzisiaj aktorami tego przedstawienia, to naprawdę tak myślę i rzeczywiście jesteście. No dobrze, będę chwilę przerywała, ale teraz już zaczynamy. Uwaga, musimy się przedstawić. Może Państwo widzieli, ja już specjalnie tam wzięłam ich na chwilę.
żeby się z nimi przywitać, omówić. Ten wstęp zawsze jest mile widziany na treningu i na zakończeniu po to, że oprócz tego, że chłopcy ćwiczą, też posiadają pewną wiedzę. I nawet jeżeli któryś z dzieciaków nie będzie tak szybko się rozwijał jak inny i te umiejętności będą wolniej przyswajane, to wiedzę, którą oni będą mieli, będą mogli w swoim tempie wykorzystywać, bo będą pamiętali, że dzisiaj się uczyliśmy takiego elementu, takiego, takiego. Druga sprawa. Specjalnie Państwo pewnie to wiedzą, żeby rozmawiać z młodymi ludźmi, albo się schylamy, przyjmujemy poziom ich, albo wręcz tak, ja maluchy prowadzę i sobie tak rozmawiamy na jednym poziomie, żeby oni nie czuli tego, że jestem, prawda, bardzo wysoka, tu już ktoś skomentował, i jestem ponad nimi. Oczywiście w relacji trener, uczeń, zawodnik, nauczyciel, uczeń, zawsze będą te relacje, że ja będę miała decydujący głos, ale na treningu wcale to nie jest takie dominujące i chciałabym, żebyście dobrze się dzisiaj bawili. No dobra, to zaczynamy od hi-fi. Wiecie, co to jest hi-fi, nie? Witamy się. Dobra, będę z nimi się bawiła przez chwilę. Tu jest moja piłka. Proszę, Olu, weź to na chwilę i gwizdek też, jak coś. Dobra, idziemy do środka, chodźcie. Hi-fi, czyli przybijamy sobie piątki. Uwaga, zasada jest taka. Wszyscy, ja wiem, że wy się znacie, ale czasami jest tak, że dzieci się nie znają, przychodzą na pierwszy trening i muszą się ze sobą zapoznać. Dlatego za chwilę będziemy kozłować, podbiegać do siebie i przybijać sobie piątkę i mówić swoje imię, dobra? Jeżeli zrobicie dwa razy hi-fi z kimś, to biegniecie na dowolny kosz, wszystkie są opuszczone, rzucacie, jeden rzut tylko, chciałabym, żeby to był rzut celny. I wracacie i kontynuujemy. Dobra? Możemy? No to zaczynamy. Uwaga, start. Ela. Super. Ela. Super. Ela. Ela. Super. Uwaga, druga rzecz, mamy hasła. Ja ustaliłam to z chłopakami wcześniej, że na moją pięść, na dziesiątkę, oni przybiegają, żebyśmy się tutaj namówili i już nie kozują. Uwaga, następne. Znacie zabawę kamień, papier, nożyce? Dobra, no to zagramy. Kamień, papier, nożyce. Kamień. Albo wiesz co, zagrajcie wy, a ja za... Oj, przepraszam, a za chwilę ja będę. Zagrajcie. Kamień, papier, nożyce. Dawaj. Kamień, nożyce. Jeszcze raz. Dobra, wygrałeś, ty przegrałeś. Stajesz szeroko, przekozłowujesz, przechodzisz pod jego nogami. Dobra, mamy? Wiemy? Kto przegra, przechodzi pod nogami. Bawimy się. Uwaga, po dwóch razach biegniecie na ko... Proszę. Kto przegra, czy kto wygra? Kto przegra, przechodzi pod nogami. Uwaga, gramy? No to dawaj. Kamień, papier, nożyce. Kamień, nożyce. Wygrałeś. Dobra. No dawaj. Piętnastka. Kto nie ma pary? Dobra. Kto nie? Kto dwa razy biegnie na kosz? Kto nie? Dawaj, chodź. Papier, kamień, nożyce. Wygrała. Dawaj. Po dwóch razach idziemy rzucać. Chodź. Papier, kamień, nożyce. Super. Chodźcie, idziemy dalej. Idziemy, idziemy, chłopaki. Nie kończą. Oni kończą. Super, super, okej. Okay. Uwaga, to było drugie. Mam jeszcze do was pytanie, czy wy przygotowaliście sobie wodę? Tak, tak. Macie wodę w razie czego? Czyli jak zrobimy przerwę, idziecie się napić, dobra?
Dobra, przez chwilę kozłujcie, ja przygotuję następne ćwiczenie, dobra? Możemy... Nie, stójcie tutaj chłopaki, bo to jest 20 sekund. Stójcie tu w miejscu. Cztery słupki teraz. Teraz robimy tą dżunglę. Tak, ja wezmę dwa na tamtą stronę, a ty postaw tutaj. Dobra. Uwaga, na sekundkę przestańcie odbijać, tak? Okej. Okay. Uwaga, te zajęcia i te wieczorne i te są przeznaczone dla małych dzieci. Szczególnie ta sesja wieczorna zostanie przygotowana dla jeszcze młodszych dzieci, więc niektóre z tych ćwiczeń są za łatwe, to chłopcom też mówiłam, niektóre mogą być trochę za trudne, chociaż myślę, że dla was nie będzie tutaj nic za trudnego. Dlatego wprowadzę takie elementy, żywcem pokazuję te ćwiczenia, które tam były i które można wykorzystać w swoich ćwiczeniach. Uwaga, opowiadanie historii. W mini baskecie bardzo ważne jest opowiadanie historii dzieciom, żeby ich nabrać, ich pobudzić wyobraźnię. To pierwsze ćwiczenie, a będzie kilka takich, nazywa się Jungle Square. Co znaczy? Square to jest? Kwadrat. Kwadrat, jungle? Dżungla. Dżungla. No właśnie, więc mamy taką dżunglę. Uwaga, ćwiczenie polega na tym, że musicie stanąć na czterech słupkach dowolnie, jak chcecie, i będziemy bawić się w zwierzęta, które będzie trzeba naśladować. Jakie zwierzątka znacie? Kota. Jak kot się zachowuje? Pokaż. Jak kot będzie się poruszał? No dawaj. No dobra, no takie. Małpę, pokaż małpę. Super. Bardzo fajnie, ale zauważyliście, on jeszcze tak wrzeszczał. Jak to. Tak trzeba robić, dobra? Jak pies, jak pies? Pokaż. Dobra, ale będziesz musiał biegać między słupkami. Czyli mamy małpę, mamy psa i jeszcze. Chomika. Chomik jest szybki? Nie, to jest. Tak. A może na przykład, może być rabit, rabit? Królik, jak królik skacze? No tak skaczą kangury. Nie, kto pokaże królika? Dwie ręce, dwie nogi, Pokaż. Nie, tak żaba. Zobaczcie, to jest królik, ok? Czyli uwaga, teraz rozejdziecie się do czterech rogów i uwaga, przez jedną minutę będziecie starali się zdobyć punkty. Punkty zdobywamy albo na czas, czyli przez jedną minutę, albo przez ilość słupków. Na czas? No dobra, no to dam wam dwie minuty może. Uwaga, jeżeli doskoczycie do kolejnego słupka, macie jeden punkt. Jeżeli przebiegniecie po przekątnej, macie dwa punkty. Ale uwaga, wszystko by było bardzo łatwe, ale na środku będzie, chodź, będzie berek. Ola, możesz zostawić to? Mhm, zostaw. Będzie berek i Ola, stajesz w środku, możesz wychodzić z tego środka nawet na linię i dotykać ich. Więc jeżeli, jak masz na imię? Tymon. Jeżeli Tymon od pomarańczowego, od różowego, będziesz biegł do czerwonego i robił któreś z tych trzech zwierząt, co tam mamy? Kota, małpę, nie, psa, królika i małpę. I Ola cię dotknie, to nie liczysz tego punktu. Ale jeżeli cię nie dotknie, zdobywasz jeden punkt. Ok. Liczymy sobie punkty. A ja włączam stoper i bawimy się w to przez dwie minuty. Proszę, wydajemy dźwięki to jak najgłośniej. Czyli kot, musisz sobie gdzieś tą piłkę obok prowadzić. No dobra, uwaga, łatwiejsza wersja. Chodźcie, oddajemy piłki tutaj. Chodźcie, 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 bez piłek najpierw. Kładziemy tu piłki i jesteśmy tylko zwierzątkami. Robimy wersję taką łatwiejszą, dobra? Dla takich maluszków. Mówiłam wam, że dzisiaj będą ćwiczenia dla maluszków i też będą takie. Potem weźmiemy piłkę i będzie takie ćwiczenie dla takich dużych chłopaków jak wy, dobra? A najpierw zrobimy wersję taką dla juniora, dobra? No to biegnijcie do czterech słupków. Wymyślcie sobie, jakim zwierzątkiem będziecie. Ja przygotowuję stoper i tak jak się umówiliśmy... Proszę. Uwaga, można być różnym zwierzątkiem. Można być kotem, można być królikiem, można być małpą.
bardzo szybką małpą, szybkim królikiem i uwaga, trzeba tak obserwować berka, żeby wam nie dał, żeby was nie dotknął. I pamiętajcie, przebiegamy też, jeżeli Ola wyjdzie i będzie wolny środek, można przebiegać po przekątek, bo wtedy są dwa punkty. Można zmieniać zwierzęcia. Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej punktów. Jasne? 3, 2, 1. Start. Idziemy. 2 minuty. No. Uwaga. No. Dobrze, 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 dobrze. Super. Tak. Dobrze, dobrze. Brawo, małpki. No dawaj, dawaj, chłopaki, wolny słupek. Jakim jesteś zwierzakiem? Jakim królikiem. Jest? Królikiem, dobra. No uwaga, uwaga. Dobra, dawaj, dawaj teraz. Nie patrzy. Dobra. Zostało 20 sekund. Uwaga. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, super, chodźcie, super i chwileczkę tu stańcie. Opowiem o tym ćwiczeniu trochę trenerom. Więc uwaga, takie ćwiczenia oczywiście są dla maluszków, takich, których porwie zabawa w zwierzątka. I możecie opowiadać niestworzone historie, odwróć się, dobra, bo tu wszyscy są, niestworzone historie i czym bardziej fantazjujecie, tym dzieciom się coraz bardziej podoba. Ja wiem, że chłopcy wolą może inne, i trudniejsze. Zaraz zrobimy z piłkami tego samego berka. A jeszcze poproszę, może ktoś z Państwa chciałby być drugim berkiem i wtedy zintensyfikujemy, bo będzie dwóch berków i oni będą się musieli jeszcze... Trenerze, trenerze, to trener nam pomoże. OK? Czyli tak, co jeszcze ćwiczymy w tym ćwiczeniu? Uwaga, panowie, chodźcie, 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 chodźcie. Koordynację, gimnastyka. Być może na drugim spotkaniu wrócimy do animalsów, czyli do gimnastyki, do gibkości. Gimnastyka kształtuje gibkość, elastyczność. Więc robimy tutaj w takiej formie zabawowej to, że rozciągacie się, jesteście coraz sprawniejsi i tak dalej. Ale takie elementy z koszykówki, jak obserwacja. Zwróćcie uwagę na twarze dzieciaków, jak dotrą do słupka i zdobędą punkt uśmiech, banan na twarzy. A z kolei ci, którzy poczują rękę berka, o rety. Czyli przyzwyczajamy już w takiej najprostszej formie do zwycięstwa i do porażki. Mówimy o tym w seniorskim sporcie, jak przygotować ludzi do zwycięstwa, do porażki, a oni już tutaj uczą się tego elementu. Uwaga! Uwaga, uczą się obserwowania, tak? Patrzą, przewidują, do którego słupka muszą pobiec, żeby zdobyć punkty. No i właśnie to jest to, o czym mówię, że bez względu na to, jakie ćwiczenia wykorzystamy, to jak gdyby te elementy właśnie, jak sprawność, jak gibkość, jak współpraca, przewidywanie, obserwowanie jest najważniejsze. Idziemy dalej, zrobimy trudniejszą wersję. Uwaga, panowie, wiecie ile punktów? Zachowajcie to dla siebie. Teraz będziemy dodawać te punkty, bo będziemy się jeszcze raz bawić. Pan trener pójdzie do środka, do pani Oli, a wy uwaga, weźmiecie piłki i teraz już bez animalsów, bez zwierzątek, będziecie poruszać się między słupkami w tej samej kolejności, w tym samym porządku. Czyli albo do najbliższego, w lewo, w prawo, albo po przekątnej, pod warunkiem, że tam nikogo nie będzie. Bo jeżeli trener albo Ola was dotkną, nie liczymy tego punktu. Jasne? Ja włączam stoper. No to dawaj. Mamy? No, stajemy do słupków. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Jedziemy. Yeah.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Super, dziękuję Berkom. To się napracowaliście. Zapraszam, chodźcie chłopcy. Chodźcie. Uwaga, sznurówka. Dobra. No i uwaga. Ile punktów? Ale ogólnie? 16. Ogólnie dodajemy zwierzaki i dodajemy piłkę. 16. 16. To nie wiem, tak pewnie około... Tak ze zwierzętami. Ze zwierzakami. To może nie wiem, z 30. 35. 35. Ile? O. 14. Ja też jakoś z 30. Z 30. 19. 32. 32. 6. 22. 15. 21. Super, uwaga. To ci, co mają powyżej 30, bo jest trzech, którzy mają, robią jednego bałwanka. Ci, którzy mają między 10 a między 30 a 20, robią dwa bałwanki, a reszta robi trzy. Wiecie jak bałwanek? 19. Hop, hop, hop. Hop, to jest bałwanek, dobra? No to dawaj, 3, 2, 1, start. Hop, okej, czekam. Czy to jest dobry moment, żeby iść na wodę? Dobra, czyli water time mamy, tylko cichutko, ja porozmawiam z trenerem, dobra? Ale nie hałasujemy. Okej, dobra. Kwestia, tak, i Olu i to, dobra? Bo teraz będą kontynenty, czyli... 5 i 5 i 2 na środku. I 2 na środku niech będą. Dobra. Teraz temat nagrody i kary. Uwaga. Więc tak. Nagrody i kary. Generalnie coś takiego jak karanie dzieci już od tego... Proszę Państwa, ja mam swój stosunek do tego wszystkiego, ale to, co Wam mówię, trochę przez to moje doświadczenie miele, a trochę też mówię to, co jak gdyby najnowsze badania. Staram się tak ślepo w to nie iść, ale no, warto czasami coś przyswoić. Generalnie kara nie powinna funkcjonować. Chłopcy! Cii! Kara nie powinna funkcjonować. Może zwróciliście uwagę, tutaj, jeżeli ktoś miał mniej punktów, nie mówimy, za karę robisz to i to. Ja w mojej drużynie, bo mam taką samą, tylko żeńską drużynę kangurów, daję im zadania sportowe. I robię też tak, że te dzieci, które są najsilniejsze, mają najwięcej punktów, robią zadanie sportowe, ale w mniejszej ilości. Potem te środkowe dzieci większą, no i ci, którzy mniej, robią tych zadań sportowych najwięcej. Najnowsze badania pokazują, że karanie generalnie budzi tylko lęk, frustrację, niezadowolenie, czyli wszystko to, z czym chcielibyśmy walczyć podczas treningu i generalnie nie karamy. Do przeszłości odchodzą metody trenera Cartera, bieganie i tak dalej. Oczywiście wprowadzamy to w treningu, tylko zależy jak to nazwiemy i jak to wprowadzimy. No dobra, następna bajeczka, następna historia w tym stylu, o którym Państwo mówimy, że znowu dla maluszków. Ja prowadzę pierwszą i drugą klasę też. Ja zajmuję się teraz takim mini basketem, naprawdę takim mini. Te dzieci małe przybiegają do mnie, łapią za nogę, niektóre biorę na ręce, one naprawdę są malutkie i ja nie mam problemu w mojej szkole, pracuję w 300-osobowej szkole, w 300-uczniowej szkole, nie mam kłopotu z naborem, te dzieci przychodzą. Nawet takie dzieci, które na pierwszy rzut oka przypuszczamy, bo oczywiście nie możemy wiedzieć, że te dzieci nie pocieszą w przyszłości nas swoją grą, ale nie mam sumienia, doprowadzając ich do piątej klasy, powiedzieć to nie dla ciebie, chociaż moje osobiste dzieci się z czymś takim spotkały, nie mówię o koszykówce, akurat w piłce nożnej, nie mam sumienia i dzieci, które kończą piątą klasę i chcą jeszcze trenować, idą do innych klubów, bo ja już nie mam szóstej klasy, aktualnie wcześniej miałam, i one sobie trenują. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Nie stać nas na to, żeby odsuwać kogokolwiek. Z dwóch powodów. Po pierwsze nie mamy dzieci, a po drugie jest taki element, jeżeli dziecko to silne albo to, które się waha, zobaczy, że kogoś eliminujemy, to sobie myśli, może ja w przyszłości też będę tak odsunięty i wywołuje to w nich taką frustrację. A na tym etapie
chodzi nam o taką czystą zabawę. Ja pozwolę sobie takich kilka uwag w międzyczasie mówić, ponieważ nasze zajęcia, te, na których byliśmy na treningach, były przeplatane całymi takimi blokami psychologii. A ponieważ pracujemy w tym schemacie takim, trening i mówienie, więc ja w tych przerwach będę sobie coś takiego opowiadać. I teraz znowu będzie baju, baju. Uwaga, chodźcie chłopcy. Chodźcie, spaghetti. Spaghetti to jest następne hasło, które ustaliłam na zbiórce z chłopakami. Spaghetti to jest ustawienie w linii, bardzo łatwo z tego ustawienia ich podzielić. Uwaga, bawimy się teraz w zabawę kontynenty, czyli tak, ty jesteś Europa, 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 Europa. Idziecie tam i układacie piłki, zaraz ilu was wyznaczyłam? Poczekaj. Dobra, idziecie, układacie piłki w kółkach. Dobra. Teraz ty jesteś Ameryka, 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 Ameryka. Tu, 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 proszę. A wy jesteście na środku tutaj. Uwaga. I teraz wesprę się gwizdkiem. Tam są kółka. Dobra. O, poproszę gwizdek. Będę potrzebowała, żebyście słyszeli hasło. Uwaga. Opowieść jest następująca. Wplatamy, to też będzie wiele razy, dochodzi teraz do całego procesu szkolenia, oprócz pedagogiki i dydaktyki, psychologii, dochodzi jeszcze edukacja zdrowotna, ekologiczna, no i oczywiście szkolna wiedza, taka stricte, teraz będzie wiedza geograficzna. Uwaga, dzieciaki, wy jesteście kim, jakim kontynentem? Europą. Wy jesteście? Proszę. Nie, jesteście Ameryką. Jaki ocean jest między Ameryką i jaki? Atlantycki ocean, spokojny, czyli Atlantyk. Uwaga, za chwilę zaczniecie biegać po całej sali i chcę to, co chcieliście robić. Będziecie sobie rzucać, ale uwaga, na gwizdek wracacie i uwaga, wy chcecie być Ameryką, wy chcecie być Europą. Musicie zająć miejsca po tamtej stronie. Kto nie zdąży, będzie tutaj na środku, będzie oceanem. Też fajnie być oceanem, nie? Jak sądzicie? Fajnie? Na pewno tak, na takim otwartym morzu super, dobra? Rozumiemy? Czyli na który chcecie, macie 6 koszy, bawicie się, rzucacie. Jak będzie gwizdek, przybiegacie, ale uwaga, wy musicie zająć tamte miejsca, wy musicie zająć tamte miejsca. Kto nie zdąży, wskakuje tu. Wy możecie dowolnie wybrać Europę albo Amerykę. Pasuje? No to uwaga. 5, 4, 3, 2, 1, start! No okej. Okay. A ty chyba już tu byłeś? Byłem. Podoba ci się tutaj? No dobra, uwaga. Umówmy się teraz, że jak biegniecie na kosz, to jesteście na tym koszu dotąd, aż rzucicie celnie. Dobra? A jak rzucicie celnie, zmieniacie kosz na inny. Uwaga. I znowu teraz wy chcecie być po tamtej stronie. Wy chcecie być po tamtej stronie. Postaraj się być albo Europą, albo Ameryką. Dasz radę? No to dawaj piątaka. Powodzenia. 5, 4, 3, 2, 1, go! O, zagapiliście się! Nie szkodzi. Ty tu jesteś pierwszy raz? Ja też. Ty tu jesteś pierwszy raz, więc jest okej. Okay. Mamy? No to uwaga, trzeci raz. Teraz liczysz ty do 5 od tyłu. 5. Od po angielsku, dawaj. 5, 4, 3, 2, 1. Gram. To się zdarza. Wszystko, okej. Okay. Uwaga, zawiąż sobie buta.
No i bardzo fajnie, super. Poczekajcie chwilkę, teraz chwila tam. No i uwaga, zobaczcie Państwo. Co mamy uczyć? Kozłowanie. Kozłowanie pod presją czasu. W tym ćwiczeniu dla takich maluszków, jak opowiecie tutaj historię, nie wiem, o księżniczkach, albo nie wiem, o nurkowaniu, o kogutach, o czymkolwiek, będzie ok. Wprowadzamy edukację właśnie geograficzną, można wprowadzić język ukraiński, można rosyjski, można angielski. Fajnie, jak dzieci same liczą, fajnie, jeżeli jakieś dziecko, które nie bierze udziału w zajęciach, tak dzisiaj mamy na szczęście Olę, ale jakieś chore dziecko, które ma na przykład nadgarstek zwichnięty i ma ortezę, może uczestniczyć, może pomagać, może mierzyć czas. Ja na swoich zajęciach w klasie, gdzie mam bardzo sprawne dzieci i dwie totalnie niesprawne dziewczynki z nadwagą potężną i z takimi problemami domowymi, te dziewczynki są genialnymi sędziami i one już są na najwyższym poziomie wiedzy siatkarskiej, bo wiedzą jak sędziować, jak dodawać punkty i tak dalej. Także kwestia inwencji, oczywiście zaangażowania. Proszę Państwa, jestem trenerem, wiem ile to czasu wymaga i zaangażowania i takiej energii naszej, no ale właśnie jeżeli chcemy, żeby w przyszłości zdobyć kolejne Mistrzostwo Europy, to musimy takie rzeczy robić. Chłopcy, dajcie mi sekundę, ponieważ ja tutaj muszę przejść do następnego ćwiczenia i mamy teraz, dobra, były kontynent, no i teraz mamy, będziesz Babą Jagą, dobra? Uwaga, zabawa, raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Po co ja tą piłkę noszę? Na początku, po czym? Uwaga, panowie, weźcie swoje kółeczka i oddajcie je tutaj, dobrze? Połóżcie je tak. A ty, jakbyś mogła, Olu, wziąć słupki, dobra, na tamtą stronę. Proszę? Tak, tak. Albo jeszcze, wiesz co, pokażemy trenerom to. Odkładamy i idziemy, panowie, pod tamten kosz. A ja tu jeszcze opowiem, pod tamten kosz, tak. Wiesz co, nie, bo będzie hałas, a potrzebujemy ciszy. Dobra. Okej. Następnie, zabawa. Po polsku nazywamy to raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Bardzo małe dzieci to lubią i jest fajny element, ponieważ trener może tutaj regulować, czym chcemy się bawić, czyli co chcemy ćwiczyć. Ola będzie Babą Jagą, to będzie takie troszkę zmodyfikowane ćwiczenie. Uwaga, przygotowałam na tyle, na ile mogłam tutaj zrobić takie dwa rysunki. Wprowadzamy edukację zdrowego odżywiania, higienicznego trybu życia, ekologię i tak dalej. I dzieciaki oprócz tego, że będą dobiegały do Oli, ją dotkną, ja będę stała z boku i ja będę mówiła, które dziecko nie wykonało ćwiczenia i musi wrócić na koniec. Dobrze? Ja. A wy, jeżeli dobiegniecie, znacie zabawę, raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Jak dobiegniecie do Oli i ją dotkniecie, pójdziecie za nią, tam na ziemi. Możesz się położyć, możesz się wygłupiać, możesz się wyciągać. Jesteś tutaj Babą Jagą, możesz być zła. Tak. Uwaga, więc tam będzie. Można przygotować sztuczne owoce albo prawdziwe. Po jednej stronie są chipsy i orężada. To jest zdrowe jedzenie. A tutaj jest jabłko, podpowiem, gruszka, co tam jeszcze jest? Co to? Ciężko zobaczyć. No wiśnia, winogrona i... Na dole? Papryczka. Papryczka, to miał być banan, nie? Ale papryczka też jest. Czyli mamy healthy food, czyli zdrowe jedzenie i junk food. I uwaga, co wybierzecie? Czy ktoś wybierze niezdrowe jedzenie? Lepiej healthy food. Dobra. No i właśnie, żeby wdrażać te małe dzieci, bo musimy przecież coś zrobić z tym, że jedzą ciągle chipsy, no musimy coś robić. To jest jedna z form. Za Olą będą na ziemi leżały te dwie kartki i uwaga, po dotknięciu Oli dotykacie kartkę, które jedzonko wybieracie. Dobra? I po tym biegniecie z powrotem moją prawą stroną albo lewą. Lewą robicie slalom i stajecie na końcu, albo do hula hop, 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 albo można wskakiwać obu nóż i kozujecie lewą lub prawą ręką. Dobrze? Mamy? No to ja zaniosę to i będzie. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Dobra? Będziesz krzyczała? Tak, a ja będę ich cofała. Dobra? Tylko to trzeba głośno, żeby oni usłyszeli. Okej. No to uwaga, panowie! A, jeszcze nie powiedziałam, przepraszam. Zatrzymujemy się na jedno tempo. Kto pokaże zatrzymanie na jedno tempo? Hop, hop, tak. Uwaga, ugięte nogi.
biodra ugięte, stopy pod kolanami, piłkę trzymamy przed sobą, szeroko łokcie, proste plecy, nie garbimy się, proste plecy, biodra do tyłu, ugięte nogi. Czym niżej, tym lepiej. Wiecie, kto wygrywa w grze 1-1? Ten, kto jest niżej parkietu. Bo jeżeli obrońca jest nisko parkietu, zabierze piłkę, a jeżeli będziesz w ataku i będziesz blisko, to ci nie zabierze piłki, ok? Czyli zatrzymujemy się z prostymi plecami, z ugiętymi biodrami, kolanami, tak? Mamy to? No to uwaga, teraz słuchamy, bo Ola będzie was wypuszczała. A ja będę mówiła, kto wraca. Musisz tak szybciutko, żeby oni z 4 razy się tutaj zmieścili. Już, dawaj, już, tak, jeszcze raz, 3 razy. Dawaj, raz na ciebie, a patrz, i odwracasz się. Dawaj. Uwaga! Ojej, wracasz, wracasz, to się zabiegło dziecko. Wracasz, 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 wracasz. Nie. Tak. Już. Ruszajcie już. Ruszamy już, 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 już! Od razu, od razu! Nie, nie zbieramy, od razu! Jeszcze raz! Dawaj! Biegniecie na koniec! Brawo! Super, biegniemy na linię. Okej. Panowie, idziemy się napić. Mam prośbę, żeby nie odbijać, idziecie chwilkę tam, dobra? Dobra, dzięki Ola. Teraz te 3 kółeczka przed każdym koszem. Dobra? Uwaga! Tutaj była ta wersja, taka najprostsza, wymagająca dopracowania, ale oczywiście ten element zatrzymania też nie był doskonały. Można tam wprowadzić jeszcze zatrzymanie na 2 tempa, można dawać zadania typu lewa, prawa, albo prawa, lewa, albo można z pivotem, można tutaj fantazjować i robić dużo możliwości techniczne tutaj można ćwiczyć. Szczególnie łączymy zabawy techniczne wtedy, kiedy na treningu uczymy ich jakichś elementów technicznych, a potem potrzebujemy wprowadzenia jakiejś zabawy, więc wtedy jest ok, jak jest jakaś zabawa. No dobra, teraz będzie następne ćwiczenie. Znowu historia o hamburgerach. Znowu będziemy ekologiczni. Proszę dać nam chwilkę. Oluniu, wiesz co? Naprzeciwko kosza. Ja już ci pokażę, jak tak. Naprzeciwko kosza. O, tutaj. Tu, 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 tu. Raz, dwa, trzy. I przed, daj mi trochę. I przed każdym koszem 3. Dobra? Tutaj i tu. Ojej, ile mamy tych koszy. Raz, dwa, trzy. Ola, tutaj jeszcze na dwójce. Raz, dwa, trzy. Dobra. Dobra, uwaga, teraz to ćwiczenie, zaraz omówimy je jeszcze po zakończeniu. Jest to ćwiczenie, które nam na tej konwencji bardzo się spodobało i wielu trenerom, ponieważ zwróćcie uwagę, oni zaraz wezmą piłki
i będą w dwójkach albo w trójkach rzucać na kosz. Wiele osób mówi o rety, jak się uderzą, w głowę piłka uderzy, albo co zrobić, żeby jedna piłka wpadła do obręcza, jest niefajnie, że trzy piłki jednocześnie wpadają. Kochani, chcemy ich oswajać z tym, że na koszu zawsze jest tłum. I wiele osób mówi, że intuicyjnie czuje, że jak ćwiczymy coś i ćwiczymy suchy dwutak takie, no to owszem, znamy lewa, prawa, ale potem dzieci, które robią to idealnie w czasie treningu, mają problem, żeby zrobić to na meczu. Obawiają się dotknięcia, kontaktu, wybicia, czapy i tak dalej. To ćwiczenie oswaja je z tym, że może piłka polecieć nie tam, gdzie chce. Wcale ta piłka, którą dobrze wykończymy, niekoniecznie wpadnie do kosza, bo ktoś może zrobić czapę, blok i tak dalej. Oswajają się z tym, że są dwie piłki, trzy. A nawet tutaj tego nie będzie, bo mamy komfort sześciu koszy, czy siedmiu nawet. Ale ćwiczymy też to, mając dwa kosze, robimy tak, że stoją dzieci po jednej i po drugiej stronie i ćwiczą dowolnie. Także to będziemy za chwilkę robić. I jeszcze jedno a propos dzielenia. Jeżeli macie grupy klubowe, to fajnie zrobić to ćwiczenie, które na początku było z piątkami, bo dzieci się nie znają. W klasie oczywiście, czy w szkole, jak dzieci się znają, to już nie jest tak bardzo atrakcyjne. I też tutaj chciałam powiedzieć o dzieleniu się. W drużynie można powiedzieć, dobierzcie się dowolnie i te dzieci na początku edukacji sportowej będą się w różnych konfiguracjach dobierać, bo się nie znają. Ale jeżeli już dzieci kilka miesięcy ze sobą trenują, to niekoniecznie będą chciały dobrać się trójkami tak, żeby było im atrakcyjnie, czyli żeby dobrać dobrego kumpla na moim poziomie, nie za dobrego, żeby nie wygrywał ciągle ze mną. Dużo jest tutaj możliwości, no i tutaj też wychodzi, które dziecko jest jakieś poza grupą i któremu dziecku musimy poświęcić więcej uwagi, bo jest z jakichś powodów nieakceptowane. Ja zawsze mówię, że sport jest najłatwiejszym, najtańszym narzędziem do diagnozowania grupy, nie potrzebujemy drogich testów. Zaraz zobaczymy, kto jak się podzieli, bo ci chłopcy znają siebie już myślę kilka lat i wiedzą, kto chce z kim grać na kosz. Dobra, to ja chwilkę z nimi omówię to ćwiczenie i już zaczynamy. Panowie, hop, chodźcie. Uwaga, dobieracie się w trójki. Mamy? No to chodźcie do mnie. Dobieramy się w trójki. Tak? To może odpocznie ten kolega. Co? Który kolega? Kogo? Który? Kogo brzuszek boli? Ciebie. Wiesz co, jak będziesz bardzo zmęczony, coś ci będzie, to po prostu będziesz odpoczywał. No i czekamy na lekarza. O rety, jakbyś się źle czuł, to po prostu zejdziesz sobie do trenera, dobra? Czyli co, mamy trójkę? Tak. No to pierwsza trójka, chodźcie tutaj do mnie. Pokażemy na tej trójce, dobra? Uwaga, uwaga, buty. Okej. Okay. Uwaga, układamy piłki w hula hopach. Jeszcze lepsze byłyby słupki, na których ustawiamy piłki, ale nie mamy tutaj tylu słupków, dlatego będziemy robić w ten sposób. Uwaga. Ten pierwszy człowiek, opcji tego ćwiczenia jest bardzo dużo. Ten pierwszy człowiek będzie biegał w przód, w tył, będzie okrążał swój słupek, będzie robił przysiad, zrób przysiad, lub będzie wyskakiwał. W pewnym momencie bierze piłkę, wy naśladujecie go cały czas, robicie to, co on. Bierze piłkę i stara się jak najszybciej rzucić do kosza. Uwaga, ta piłka, która, ty jesteś szefem tego ćwiczenia, ta piłka, która wpadnie do kosza, idzie na środek, to znaczy ten, któremu uda się trafić do kosza, będzie w następnym ćwiczeniu pokazywał. Jeżeli żadna piłka nie wpadnie do kosza, powtarzamy. I uwaga, wybieramy różne kosze. Raz ćwiczycie tu, raz możecie wybrać inny kosz i uwaga, możecie zmieniać składy. Czyli jeżeli ćwiczyłeś z nimi, możesz ćwiczyć z kimś innym. Możecie. Dobra? No to co? Wiemy już, co robimy? Uwaga, gdzie jest twoja trójka? Dobra, proszę bardzo, jesteście tu. Następna trójka, gdzie? Dobra, wybierajcie sobie. Możecie tam, okej. A wy gdzie chcecie być? Wybierzcie sobie. Super. Dobra, okej.
Wybierzcie sobie. Uwaga, banalny przykład decyzyjności. Cały czas podkreślamy, wybierzcie sobie skład, wybierzcie sobie kosz, wybierzcie sobie kumpli, możecie zmieniać kumpli. Czyli uwaga, dajemy im taką autonomię, żeby poczuli się jak u siebie, że mogą decydować, współdecydować w tym ćwiczeniu. Ale oczywiście, tak jak przypuszczam, już padło pytanie, czy możemy, czy musimy zmieniać składy? Nie musimy, bo najprawdopodobniej chłopcy najsilniejsi wybrali sobie dobrych kumpli do zabawy i oni nikogo tam nie dopuszczą, będą rywalizować między sobą i to też jest okej, nie ma złego rozwiązania. Tutaj chłopiec narzeka, że go brzuch boli, czy coś mu się dzieje. Powiedziałam mu, że jeżeli będzie chciał odejść, może w każdej chwili odejść, oni będą ćwiczyli w dwójce albo ktoś będzie do nich dochodził. Także tak to ustaliliśmy. Dobra, mamy, uwaga! Gotowi? Wszyscy wiemy, proszę. To jeżeli nikt nie trafi, to powtarzamy jeszcze raz, czyli ten, co jest w środku. To pierwsza piłka, która wpadnie, idzie na środek. Jasne? Nikt nie chce być na głównym koszu? No to idźcie tam, zobaczcie. No pewnie wszyscy chcą być na głównym koszu. 5, 4, 3, 2, 1. Start! Dobra, ale uwaga, wszystkie trzy piłki są na... Nie, chłopaki, chyba źle zrozumieliście ćwiczenie. Zobaczcie, kładziecie piłki w kółka, tak? Ty wykonujesz ćwiczenia, które wy naśladujecie. Panowie, wybierzcie inny kosz, tam idźcie, tak. Dobrze? Naśladujecie jego, to co on robi. I dopiero jak weźmie piłkę i rzuci do kosza, to wtedy patrzymy, która piłka wpadnie pierwsza. Dobra? A jeżeli żadna nie, to znowu ty idziesz na środek. Uwaga, start. Dobra, zmieniamy kosz. Zobaczcie, oni chcą tutaj. Wybierzcie sobie jakieś inne. Gdzie jest trzecie kółko? Tam jest. Dobra, dawaj. Kto zaczyna teraz? A ty już robiłeś. A twoja piłka wpadła? Bardzo dobrze. No, okej. Powtarzamy tak samo, czyli ty jesteś na środku. Możecie zrobić lay-up, czyli dwutak spod kosza, nie musisz rzucać z daleka. No, powtarzamy. Dobra. Idzie, gdzie idzie? Dobra, jest kosz główny. Super. No, dawaj. Uwaga, minuta została. Dobra. Co mamy następne? Hamburgery. Dobra. Robimy klasy, czyli ten prostokąt tutaj dzielimy na cztery klasy. Okej, tu ten. Na cztery, tak, nie, słupkami. Słupkami. Mhm. Mhm. Tak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Super.
No i okej. Okay. I znowu można wprowadzić punktację, można wprowadzić ćwiczenia, które najlepiej, na pewno pan trener będzie najlepiej znał ćwiczenia, które dzieciaki lubią, które są największym wyzwaniem. Ja zaznaczyłam tutaj na początku, że niektóre ćwiczenia wyjdą nam lepiej, inne trochę słabiej, ponieważ jedne są dla was, inne są dla młodszych, a niektóre dla starszych dzieciaków. Więc nie wszystkie ćwiczenia będą takie okej, okay, ale mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Czy dobrze? Super. I bardzo fajnie być liderem, prawda? Bo widziałam, że się czułeś dobrze, nie? Jak się czułeś, że on jest liderem? No tak wychodzi. Bardzo fajnie. Okej. Okay. Dobra, teraz bawimy się w klasy. Znowu jest historia. Uwaga, usiądźcie na chwilę. Szczególnie małe dzieci, 1-3, uwielbiają historię o swojej pani wychowawczyni i o swoich klasach. Poproszę dowolną czwórkę. Dobierzcie się w czwórkę. Chodźcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Możecie odłożyć już piłki do kosza swoje. Odłóżcie ta czwórka. Dobra, wybierzcie czwórkę. Do kosza, do kosza, do kosza. Do kosza, do kosza. Dobra, ale odłóżcie do kosza. Wy jeszcze siedźcie chwilkę, dobra? Musimy teraz trochę poświęcić czasu na wyjaśnienie tego ćwiczenia. I uwaga, weźcie dwie koszulki. Okej, okay, mam. No i dobierzcie się. Zieloni będą razem, a biali będą razem. Może tak być? To jest dobry podział? Zobaczcie. Wy się... Tak? Tak, tak no, będzie okej? Okay. No tak. Tak? Będzie okej. A po nie, może on... No to podzielcie się tak, jak uważacie. Żeby było równo, żeby była dobra zabawa. Okej. Okay. No i uwaga, będziemy się teraz bawić. U nas funkcjonuje taka fatalna nazwa. Bardzo proszę, żeby jej nie używać. Moja to już jest parafraza, szczęśliwy Jaś. Wiecie Państwo, o jakiej grze mówię, o jakiej zabawie. Proszę? No właśnie, już tu dzieci znają. Nie można używać takiej nazwy, ponieważ ona po prostu obraża wszystkich chłopców, którzy noszą to wspaniałe imię. Dlatego u nas dziewczyny wymyśliły szczęśliwy Jaś, dobra? Czyli tak, uwaga, jeden z chłopców, który będzie w obronie, zieloni będą w obronie, chodź, chodź, chodź. Jesteś poza klasą. Jesteście w swojej klasie. Czyli macie tutaj, jak wasza pani się nazywała z 1-3? Pani Jola może? Czy jak się pani nazywa? Pani Hania. Pani Hania. I mieliście jakąś piękną salę pewnie. Mieliśmy. Mieliście kolorową i tak dalej, nie? No to to jest wasza klasa właśnie. Idziesz tam, będziecie grać. Jeden staje tam, drugi tam. Drugi tu. Masz piłkę. Będziecie się bawić w szczęśliwego Jasia. Znasz tą zabawę? Tak. No właśnie, tylko że ten Jaś jest szczęśliwy, dobra? Ale uwaga, musicie się poruszać w swojej klasie, ponieważ zaczynamy zajęcia w tak zwanym chaosie. Wielu trenerów świetnie funkcjonuje w chaosie, inni wolą taki porządek i ciszę. Ja preferuję chaos i u mnie na treningu na końcu to zrobimy, podzielimy salę na trzy części. Jest chaos, w którym dzieci całkiem dobrze funkcjonują, ale największą zaletą tego jest to, że wszystkie dzieci ćwiczą jednocześnie i naprawdę nie musimy już piłować tutaj poziomu bardzo, bardzo wysokiego, umiejętności technicznych i takich taktycznych. Chodzi o to, żeby wszystkie dzieci ćwiczyły, będą ćwiczyły w takich samych klasach, w tych samych warunkach i wszyscy jednocześnie. Nikt nie będzie siedział. Do lamusa wychodzą ćwiczenia, w których połowa ćwiczy, połowa stoi. Jak nie mamy tylu piłek, żeby ćwiczyć kozłowanie dwoma piłkami, to nie ćwiczymy. To bierzemy, nie wiem, piłki do siatkówki albo tenisowe. Jak mamy ćwiczenia, w których dzieci siedzą i czekają na swoją kolej, to wyrzućcie te ćwiczenia, bo szkoda czasu. Jeżeli siedzą, to tylko dlatego, że chcą odpocząć i zaraz dołączają. Albo tak jak teraz, no z racji tego, że to są pierwsze takie zajęcia i to jest taki trening, to wy siedzicie. Ale generalnie próbujemy ogarnąć ten chaos, w którym dzieciaki ćwiczą. Dobra, ty jesteś z nim, ale ponieważ teraz ćwiczymy podania sytuacyjne, jak to już mówimy w sporcie starszych, to jesteś przez chwilę z boku. Wy próbujecie podać. Jeżeli ty dotkniesz piłkę, to wy wskakujecie do ataku. Jeden z was, wy decydujecie, który schodzi. Drugi zostaje. I tak przez chwilę się... Tylko dotknie. Dobra, no to uwaga, start. Za chwilę wy pójdziecie. No, dawaj. Dawaj, zmiana. No i ktoś biegnie, podbiegamy. No, dawaj. Oczywiście można do tego wprowadzić punktację.
No dobrze, oni się uczą, zobaczycie. Jak będziemy to robić dłużej. Mamy czas? Presję czasu, a co? Znaczy mamy presję czasu. Ile? Dokończymy później. Tak? Tak. 15.30. Dobra, dobra, czyli... No dobra, dobra. No i jeszcze musicie pokazać to ćwiczenie, żeby oni mogli chwilkę... No, jak wam idzie? Pokażcie. Uwaga, trenerzy na was patrzą, będą pokazywać to innym. Skoncentrujcie się, no. Tak, dobra, świetnie, no. Dobrze, tak, brawo. Super, brawo. Wiemy, o co chodzi? Uwaga, następna czwórka do mnie. Uwaga, następna. Dobierzcie się jak chcecie, bo wy się znacie. Uwaga, idziecie odłożyć piłki. Dwójka bierze koszulki, zakłada i tak jak oni ustawiają się w następnej klasie. Jedna piłka. I ustawiacie się w następnej pięknej klasie. Idźcie, uwaga, bokiem, bo oni tutaj. I uwaga, wy jesteście w czwórkę. Teraz podzielcie się tak, żeby były równe dwa zespoły. Kto z kim będzie? Możesz z Maxem? Wybierzcie. No, czyli wy będziecie razem, tak? Będziecie razem? No to idźcie odłożyć piłki, załóżcie koszulki i zajmijcie trzecią klasę. Dobra? Trzecią klasę, tam jest trzecia klasa. Ola, pomożesz im, bo oni nie wiedzą za bardzo gdzie. Trzecia klasa. Tak, tak, tam. Odłóżcie piłki do kosza, weźcie dwie koszulki. Maciek, dwie minuty. Dwie minuty. Może być tutaj. Tak, ćwiczymy, bawimy się. Tak, 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 tak. Kto tu broni? Tak. Ola wam pokaże. Zobacz, tam. Jeden zespół tutaj, a jeden do pani Oli tam. Jeden zespół tu do... Panowie, mieliście koszulki założyć? Hello, koszulki. Mamy? Uwaga, start. Dawaj. No. Uwaga, musisz dojść do niego i przeszkadzać mu. Dobra, no. Dobra. Uwaga, te boiska możemy zrobić na całym, te klasy, na całym boisku. Podzielić na mniejsze, na większe. W zależności od umiejętności dawać zadania. Albo intuicyjnie, żeby dziecko wyczuło, gdzie musi stać, żeby przykryć go. Albo, ponieważ on już wie, że jak tam stanie, nie musi. Tak, uczymy nacisku. Okej. Okay. Na późniejszy, będziemy kontynuować to ćwiczenie. Będzie ciąg dalszy. Za chwilę kończymy. No. Ej, a widziałeś, żeby któryś tak stał, obrońca? No, ale to nie patrz na niego, ty patrz na Michaela Jordana, jak bronił. No dawaj, dawaj, chłopak, biegniesz. Hej, chodź, bo jesteś zmęczony. Chodź, dawaj, zmienimy go, wskakuj. Dawaj. No i ogień, podchodź. Tak, i próbuj dotknąć. Spróbuj dotknąć, dawaj, no już prawie było. Dawaj, spróbuj dotknąć, tak? Zabierz mu piłę. Jak tu u was? Zmieniałeś się? No. Mamy i zmiana. Była ręka? No okej, panowie, super. Uwaga, w związku z tym, że harmonogram mówi over, kończymy. Chodźcie, zrobimy okrzyk, bo ja nie wiem, czy będziemy się wieczorem widzieć my, czy z kimś innym. Bardzo fajnie ćwiczyć. Dziękuję za cierpliwość, jaką wykazaliście. Naprawdę jesteście super. Ja krzyknę koszyk basketball, a wy hej, dobra? Basketball, hej! Dziękuję, brawo dla nich. Zapraszam wieczorem, będzie ciąg dalszy. Tak, dziękujemy, to była pierwsza część, 19.30. Kontynuujemy, także do zobaczenia po kolacji.